Teraz jeszcze Kosakiewicz, tym razem nieco inaczej, zobaczmy! Pilarz, Kaczarawa, gol! Kapitalna teraz rzutka Kosakiewicza i tutaj powalczył w powietrzu. Nie zauważyłem kto, ale piękny strzał głową jeszcze tutaj Krzysiu Pilarz ratował swój zespół przed utratą bramki, natomiast dobitka już ląduje w siatce. Nika Kaczarawa, można powiedzieć, że to nawet nie jest król pola karnego, ale król pola 5 metrów, bo czekał tam na tę piłkę Nika Kaczarawa. Zobaczmy, jak o nią walczył. To Petrak, a potem Kaczarawa już nie zdążył się pozbierać. Krzysztof Pilarz. Teraz muszą wracać Arkowcy, bo już pędzi prawą stroną boiska Gardawski. Dobrze przygotowany biegowo, jest urodzony w Kolonii Skrzydłowy. Kiełb! Kiełb! I gol! Po rykoszecie mają pretensje piłkarze Arki Gdynia. I chyba ten gol jest... Że pobiegli do arbitra. Nieuznany, spalony jednak. Albo faul? O nie, widzisz, będzie VAR jednak. Tak! Haha! 2-0, także naprawili swój błąd sędziowie Piotr Lasek. No i dobrze, bo ta bramka była zdobyta prawidłowo. No i wielka radość, taka nieco spóźniona. Sobie za chwilę zobaczymy to raz jeszcze. Gardawski, jest Warcholak. Nie ma spalonego. Absolutnie nie i tak nam się... Absolutnie nie i tak nam się też tutaj wydawało w pierwszej wersji. No ale po to mamy VAR, żeby nam takie sprawy rozstrzygał, mimo że niektóre wydają się nawet z naszej pozycji ewidentne. A z pozycji Sebastiana Muchy może tak to nie wyglądało, chociaż no, nie była to sytuacja aż tak trudna do odczytania. Ale od razu poszła informacja z ławki rezerwowych do Siemaszki, żeby się rozgrzewał szybciej, że będzie za 3-4 minuty wchodził na boisko. Sergiej Kriwiec, żółta karta, przechyczył go Siemaszko, ale znowu zabrakło kogoś z przodu. Tymczasem błąd, rusza Zarandia. Zarandia na lewą nogę. Zarandia! Gol Luki Zarandii, bohater finału Pucharu Polski. Kto wie, czy też nie bohaterem dla Arki Gdynia tego pierwszego półfinału. Tak grają Gruzini. Rzeczywiście, ale zwróć uwagę, z jaką łatwością później minął Kowacewicza. Założył mu siatkę, więc złamał do środka. Dla obrońcy jest to ciężkie. Oczywiście tutaj też trzeba powiedzieć, że duży błąd Radka Dejmka. Gdzieś ta piłka mu przeleciała bodajże pod nogą, tak. Zwijano.